seksy wyglądasz tak gotujesz ten makaron. Sara, przestań, bo to się kameruje. Stary, przecież ja robię takie rzeczy od rana do wieczora. Co to się kameruje. Co jest dla ciebie zaskoczeniem? Jakby jak ja dam do ciebie takie rzeczy od rana do wieczora. No wiem. Nie zesraj się. Ta czułość w pokoju jest po prostu bardziej intymna, bardziej pozwala mi się otworzyć i budować relacje. Taka czułość, czy to w kuchni, czy na leżakach, jeszcze nie za bardzo, bo po prostu się nie czuję komfortowo. Ale mówię, na razie jeszcze tej swojej strefy komfortu nie jestem w stanie opuścić, ale się staram. XD. Jakby, no, żałosne. On ma po prostu jakiś teraz bardzo duży problem z kamerami, wiesz? Jakby ciął mi kija z dupy i tyle. No kurde, ty z Kamilem masz taką sensualność. A ja z Kubą nie mam nic. Czy niczego mi brakuje? Nie mam może zysków, ale mam dupę. Jestem sexy. Teraz jesteś w... Jakby... Śniłaś mi się erotycznie, stara. Przecież on sam na rozmowie z tobą powiedział, że ode mnie bije sensualność. Więc jakby o chuj mu chodzi. I chuj mu na 21. Tak, że ja mam świadomość, że jestem sexy. Idę sobie zapalić w dupie, to mam. U mnie od fantazji o seksie do realizacji tych fantazji jest bardzo długa droga. Ja sobie nie wyobrażam tych moich wybujałych fantazji realizować z kimś, w kim nie jestem zakochana, z kim nie jestem faktycznie w związku. Natomiast te fantazje, co normalne i zdrowe, pojawiają się często i licznie.